Witamy w popkulturowym klaserze, programie, w którym w sposób subiektywny opowiadamy o wyjątkowych dziełach popkultury. W dzisiejszym odcinku wraz z naszym gościem Rewiankiem opowiemy o czarodziejkach Księżyca, absolutnym fenomenie, który rozpoczął się w 1992 roku. Manga Sailor Moon do dnia dzisiejszego sprzedała się w ponad 35 milionach egzemplarzy. Jej wielki sukces przyczynił się do powstania olbrzymiej marki, a do mangi dołączyło kilka filmów, anime, zabawki i przedmioty kolekcjonerskie, gry wideo i w końcu musicale. Czarodziejka z Księżyca została stworzona przez Naoko Takeuchi i jak w przypadku wielu artystów, autorka swoje dzieło oparła na własnym życiu. Naoko urodziła się 15 marca 1967 roku i dorastała w Kofu, znajdującym się w prefekturze Yamanashi. Jej rodzice prowadzili mały sklep jubilerski. Duży wpływ na jej twórczość miały nastoletnie lata. Naoko Takeuchi, tak jak główna bohaterka jej mangi, Usagi Tsukino, nosiła do szkoły średniej powszechnie stosowany w japońskich szkołach marynarski uniform Sailor Fuku, a także uczęszczała na zajęcia astronomii do klubu mangowego. Naoko pracowała też jako Miko, pomagała kapłanom w chramach Shinto, a swoje doświadczenia wplotła w fabułę Czarodziejki z Księżyca. Za namową rodziców ukończyła chemię na Kyoritsu University of Pharmacy, a farmacja miała być zabezpieczeniem w profesjonalnym zajmowaniu się sztuką. Naoko Takeuchi swój pierwszy komiks wydała będąc jeszcze studentką i otrzymała za niego nagrodę Nakayoshi Shinjin Manga Award, najlepszy młody artysta roku 1986. Po ukończeniu studiów przez 6 miesięcy pracowała w szpitalu Keio University Hospital, tworząc cały czas pojedyncze mangi dla wydawnictwa. W roku 1991, w wieku 24 lat, Naoko Takeuchi stworzyła Sailor V, rewelacyjnie przyjętą mangę, w której sprawnie połączyła dwa gatunki. Magical Girl, historie opowiadające o nastolatkach, które posiadają magiczne moce, oraz Super Sentai, historia o grupie superbohaterów, którzy wykorzystują swe niezwykłe zdolności do walki ze złem. To właśnie współpraca między grupą czarodziejek odróżniała dzieło Naoko od innych dzieł nurtu Magical Girl. Główną bohaterką Sailor V jest Minako Aino, wesoła, romantyczna i mądra dziewczyna. Pewnego dnia odwiedza ją biały kot imieniem Artemis, który mówi jej, że musi stać się wojowniczką, tytułową czarodziejką z Wenus, by chronić ziemię od jej wrogów. Czarodziejka ubrana jest w charakterystyczny marynarski uniform. Na pomysł takiego wyglądu czarodziejki wpadł wydawca mangi. Naoko, tworząc później Czarodziejki z Księżyca, uznała, że bohaterka Sailor V będzie piątą czarodziejką, która dołączy do zespołu w mandze Sailor Moon. Czarodziejka z Księżyca odniosła wielki sukces. W roku 1993 otrzymała nagrodę Kodansha Manga Award za najlepszą mangę dla dziewcząt. Wpływ Naoko Takeuchi na rozwój mangi w Japonii jest ogromny, a dla czytelników i widzów to właśnie ona jest prawdziwą czarodziejką. W 1992 roku firma Toei Animation rozpoczęła produkcję serialu animowanego opartego o pracę Naoko Takeuchi. Seria wyreżyserowana została m.in. przez Junichi Sato. Za adaptację postaci do wersji telewizyjnego anime odpowiedzialna była Kazuko Tadano. Natomiast Naoko Takeuchi napisała na potrzeby serialu kilka piosenek. Warto tutaj wspomnieć, że istnieje wiele różnic między mangą a anime. Przede wszystkim dotyczy to wyglądu postaci. Naoko Takeuchi przyznała w wywiadzie, że podoba jej się serialowa wersja. Jest taka, jak sobie ją wyobrażała. Kazuko Tadano zrobiła świetną robotę w tym aspekcie. Anime miało zakończyć się na pierwszym sezonie. Jednak sukces, z jakim spotkał się serial, spowodował powstanie kolejnych sezonów Sailor Moon R, Sailor Moon S, Super S, Sailor Stars, a także Sailor Moon Crystal.
W 2020 roku ukaże się specjalny, rocznicowy czwarty sezon Sailor Moon Crystal o nazwie Eternal, który zostanie wydany w formie dwóch filmów. W naszym materiale skupimy się jednak na pierwszym sezonie Sailor Moon, ponieważ to właśnie dzięki niemu poznaliśmy czarodziejki. Historia skupia się na nastoletniej dziewczynie z Tokio, Usagi Tsukino, co w języku japońskim oznacza księżycowego królika. Jest to nawiązanie do starej japońskiej legendy o króliku, który mieszkał na księżycu. Usagi mieszka z rodzicami, matką Ikuko, ojcem Kenji oraz młodszym bratem Shingo. Naoko Takeuchi wzorowała rodzinę Usagi na własnej rodzinie, nie zmieniając nawet imion dla bohaterów. Usagi to zwykła dziewczyna z dobrego domu. Dużo je, niezbyt dobrze się uczy i jest dość płaczliwa. Niedoskonałość bohaterów pozwala widzom utożsamić się z nimi. Pewnego dnia, gdy Usagi ponownie ma problem z dotarciem do szkoły na czas, zauważa chłopców znęcających się nad kotem. Ratuje go i odkrywa, że kot mówi i ma na imię Luna. Podobnie jak w Sailor V, to kot przekazuje bohaterce jej przeznaczenie. Usagi musi stać się wojowniczką, odnaleźć księżniczkę Serenity i ochronić ziemię przed Królestwem Ciemności. Usagi otrzymuje od Luny broszkę, a po słowach potęgo księżyca działaj, zmienia się w czarodziejkę. W miarę postępów w misji do Usagi dołączają czarodziejki wewnętrznego Układu Słonecznego – Merkurego, Marsa, Jowisza i Wenus, zewnętrznego Układu Słonecznego – Urana, Neptuna, Plutona i Saturna, córka Sailor Moon, Chibiusa, a także tajemnicza miłość dziewczyny, Tuxedo Mask. Czarnymi charakterami w pierwszej serii jest Królestwo Ciemności z królową Metalią na czele. Jej zastępczynią jest królowa Beryl, która wydaje rozkazy swoim generałom, których imiona pochodzą od nazw kamieni. Jadeit, Nefryt, Zoisyt i Kunzyt. Często odcinki były dosyć tematyczne. Jeden demon na odcinek, który przeważnie był pokonywany przez jedną z czarodziejek. W wielu sytuacjach była nią główna bohaterka. Jednak zdarzały się perełki, w których fabuła i wątki były poważniejsze oraz znacznie ciekawsze. Seria, mimo że opierała się na fantastyce, zawierała również przesłanie, że ma się w sobie wewnętrzną siłę, dzięki której można poradzić sobie ze wszystkimi problemami. I mimo że była skierowana do żeńskiej publiki, chłopcy również ją oglądali. Anime zdobyło popularność na całym świecie, również w Polsce przez wzgląd na to, że wyróżniało się na tle innych kreskówek emitowanych w tym samym czasie. W latach 90. Polsat zaczął emitować czarodziejki z Księżyca. Bardzo szybko odniosły olbrzymi sukces w Polsce. W kioskach można było kupić magazyny poświęcone czarodziejkom, fani zaczęli spotykać się na konwentach, a rynek zalały setki przedmiotów z wizerunkami w postaci. Czarodziejka z Księżyca targetowana była w nastoletnie dziewczyny. Na tłoku wielu produkcji, w których to męscy bohaterowie ratowali świat, czarodziejki z Księżyca dawały powiew świeżości, ale też inspirowały i pokazywały siłę dziewczyn. Oczywiście Sailor Moon nie oglądały tylko dziewczyny i bardzo dobrze. Pamiętam, że jako dziecko nigdy nie poczułem, że robię coś niewłaściwego, że oglądam coś, co nie jest przeznaczone dla mnie. Bez żadnego problemu przeplatałem odcinki generała Daimosa, Tygrysiej Maski czy kapitana Tsubasy z czarodziejkami. Usagi była dla mnie tak samo fajnym superbohaterem jak reszta wspomnianych postaci. Ogólnie tytuł można nazwać poważniejszym i przeznaczonym bardziej do nastolatków. Przez to polska wersja była dosyć mocno ocenzurowana. Od związków LGBT, które były zamieniane na przyjaźń kolegów czy relacje dwóch sióstr, po brutalniejsze sceny, jakie występowały w tej animacji. Dodatkowo tłumaczenie zakręć transformacji czy też dłuższych wypowiedzi postaci mocno kulało i było skracane do minimum, co powodowało, że brzmiały czasem komicznie.
2014 roku ze względu na 20-lecie serii Toei Animation stworzyło remake pod tytułem Sailor Moon Crystal, który opierał się już na wydarzeniach z mangi. Pierwszy sezon przez wielu fanów nie został dobrze oceniony, jednak kolejne zaczęły spełniać ich oczekiwania. Swojej opinii na ten temat jednak nie przedstawiał, ponieważ jej nie widziałem. Natomiast mam sentyment i bardzo miło wspominam oryginalną animację. Muszę przyznać, że dla mnie jako małej dziewczynki oraz moich rówieśniczek Czarodziejka z Księżyca była obowiązkowym punktem w programie. Każda z nas marzyła o tym, by mieć magiczną broszkę i za jej sprawą przemieniać się we wspaniałą, pełną magii istotę walczącą ze złem. Nawet nasze zabawy były zdominowane czarodziejką. Wcielałyśmy się w postaci z serialu, odgrywając rolę dzielnej drużyny. Do dziś anime kojarzy mi się z beztroską i radością, dlatego, gdy na jednym z portali z geekowskimi przedmiotami zobaczyłam kubek ozdobiony pyszczkami Artemisa i Luny, musiałam go mieć. Czarodziejka z Księżyca to wspaniała, zabawna historia, do której mamy olbrzymi sentyment. Nie mogło dla niej zabraknąć miejsca w naszym klaserze. Tytuł cieszy się olbrzymim zainteresowaniem do dnia dzisiejszego. Jeśli jej nie widzieliście, to polecamy zobaczyć szczególnie pierwszy sezon. My bardzo chętnie we wrześniu 2020 roku zobaczymy Sailor Moon Eternal. Dziękujemy Reviemu za udział w tym materiale. Koniecznie wpadnijcie na jego kanał. Trzymajcie się magicznie i... Potęgo Księżyca działaj!